Siemano, witajcie serdecznie, witamy Was z jezuickiego strychu. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj w kolejnym odcinku Rozmów Rozsianych i rozsialiśmy się właśnie w takie okoliczności przyrody. Na dworze pada, może nawet to słychać, bo ja słyszę, jak krople walą o dach, więc może to do Was też dociera. I rozmawiamy sobie dzisiaj o kolejnym kawałku, który się pojawił dzisiaj, czyli w Niedzielę Miłosierdzia. Wy to oglądacie od jutra, od poniedziałku. Dzisiaj pojawił się o godzinie 15 na YouTubie. Kawałek się nazywa Antysiła, a nagrał go ten człowiek, który tutaj sobie siedzi, czyli Tomasz Hiopkarenko. Cześć, Tomeczku. Salut. Antysiła. Co to jest ta antysiła? Jest antymateria, antygrawitacja chyba jest, a to jest antysiła. O co ci chodzi w tym? Antysiła... Generalnie siła jest to taki dar, który otrzymujemy. Według mnie taki, który powinien służyć ku dobru. Taki, który powinien budować, tworzyć, dawać oparcie. Jak jest ktoś silny, to uznajemy go, wow, zobacz jaki on jest silny. Też tak patrzę często na takich super ojców rodzin, no nie? Tak. Zarabiam, opiekuję się dzieciakami, wszystko robię dla nich, mam dużo takiej siły wewnętrznej w sobie. Ja ostatnio gadałem z Jackiem Wroną, z tym od Glory Marii i właśnie to jest taki gość, nie? Był oficer CBS-u, kurczę, taki ogarnięty, nie? Czuć siłę, właśnie o to chodzi. Tak jak u Sławomira czuć pieniądz, to tu czuć siłę, nie? Dokładnie, a w tym utworze antysiła, czyli jest to ta siła, która w jakiś sposób została zmarnowana albo w ogóle przekierowana w niewłaściwe tory, która niszczy, która nie tworzy, nie daje poczucia bezpieczeństwa, która niszczy, wywołuje strach, lęk u małego dziecka, którym byłem wtedy. No dobra, bo siła się nie bierze znikąd, nie? To żeby była siła, która popycha, nie wiem, samochód, to musi być paliwo i silnik. To skąd ta siła, antysiła się wzięła w Twoim życiu? Czy ktoś był sprawcą tej antysiły? Co to takiego było? Sprawcą był mój dziadek, a tym paliwem, o którym wspomniałeś, był alkohol. Okej, okay. Fakt. Bo mój dziadek generalnie też miał wszystko, handlował końmi, owcami, więc generalnie w tamtych czasach pod koniec komuny miał dużo pieniędzy i dużo możliwości. Ale niestety coś tam się musiało stać. Czy to biznesy, czy jakieś inne źródło, nie wiem. Nie wiem, ja byłem jeszcze za mały wtedy. No i niestety pojawił się alkohol. Alkohol wziął sobie za kumpla agresję, przemoc. I się zaczął kołowrót w moim domu, w mojej rodzinie, gdzie wracał dziadek, no i niestety lał babcię, a ja na to patrzyłem. Mhm. A to jeszcze mnie tak intryguje trochę, dlaczego to wszystko jest na płycie u siebie, nie? Bo większość ludzi to tak, idzie do terapeuty, opowiada o tym, nie wiem, ktoś idzie do księdza, do spowiedzi, okej, okay, mówi o tym wszystkim, żeby jakoś sobie ulżyć, żeby to wyszło z niego. Ale raczej to są takie zachowania typu jak Felicjan Dulski, nie? Czy pani Dulska. Zostawmy to w domu, nie? Nie pokazujmy tego gdzieś na zewnątrz. A u ciebie to jest na płycie, nie? Zaraz to wszyscy mogą oglądać na YouTubie. To czemu tak? Wiesz co, moja rodzina generalnie zdobyła mistrzostwo w takiej fasadzie. Okay. Że na zewnątrz, jak wychodziliśmy z domu, wszystko było idealnie, wszystko było w porządku, kochamy się, chodzimy do kościoła. Taka dulszczyzna właśnie. Tak. No. Ale kiedy drzwi się zamykały, działy się straszne rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Niektórzy, wiesz, skrywają to, upychają gdzieś na dno swojego serca, ale to niszczy. Tak samo niszczyło do tej pory mnie. Ja jestem po 4 terapiach i w zasadzie już wszystko powinno być w porządku, ale widać, to nie jest ten czas. I ta płyta jest dla mnie taką terapią. Tak jak parę lat temu, kiedy nagrywałem styl południowo-wschodni, tamta płyta była terapią po stracie dziecka, tak samo ta płyta jest terapią dotyczącą mojej rodziny, moich relacji z członkami mojej rodziny. W sumie można powiedzieć, że ta płyta też jest terapią po stracie dziecka, tylko teraz tym dzieckiem jesteś ty. Dokładnie, nie? Bo cała płyta jest z perspektywy małego chłopca, małego Tomka Karenko, który doświadczał, czego będziecie mogli
co będziecie mogli usłyszeć na tej płycie? Ten kawałek Antysiła, on się kończy takim stwierdzeniem, że ty nie jesteś człowiekiem, który jakby był władny, żeby oceniać. Nie? I to jest powód, dla którego on się znalazł na YouTubie właśnie w godzinę miłosierdzia, w niedzielę miłosierdzia? Jak to u mnie jest, daty, godziny nie są przypadkowe. Tak, ja nie jestem, kim ja jestem, żebym mógł kogokolwiek oceniać. I tak jak jest, że jak wskazuję, wytykam kogoś palcem, to trzy palce pokazują na mnie. Nie jestem Panem Bogiem, a zresztą myślę, że Pan Bóg nas nie ocenia, nie krytykuje. I ja też nie mam takiej władzy. Wiesz, dla mnie najważniejszy jest ten moment nawrócenia mojego dziadka. Kiedy siedział w fotelu, kiedy tej antysiły już w nim nie było, kiedy siedział z różańcem w ręce i odmawiał koronkę, widziałem tylko ruch jego warg, bo to była bezgłośna modlitwa, nie? I to jest dla mnie najważniejsze. I w tym, podczas pisania tego utworu, to do mnie dotarło. Dopiero po wielu, wielu, wielu latach, że każdy człowiek ma szansę, tak? Że każdemu, dla każdego Pan Bóg ma plan i każdego przyjmuje, tak? Z otwartymi rękoma, tak jak syna marnotrawnego, jak nierządnicę. Nikt cię nie potępił, więc ja cię nie potępiam. No to dlaczego ja mam potępiać? I o tym jest ten utwór, niosący nadzieję, że każdy człowiek nie ma takiego grzechu, którego Pan Bóg nie może przebaczyć. No tak, to rzeczywiście pasuje na Niedzielę Miłosierdzia. O to chodzi. Okay. Dobra, to z tym Was zostawiamy. Zobaczcie sobie ten utwór. Wystarczy wpisać Hiob Antysiła na YouTubie albo gdzieś tutaj kliknąć. Będzie gdzieś pewnie pojawiało się jakieś coś, jakiś przycisk, gdzie można tam nacisnąć, dokładnie, żeby zobaczyć ten kawałek. Cała płyta się nazywa Stwardnienie Rozsiane i tej płyty jeszcze nie ma. Dopiero powstaje. Powstaje. Póki co jest dobre tempo, proszę o modlitwę, o wszelkie możliwe wsparcie, bezczelnie również finansowe. Proszę. Również finansowe, aby można było to dopiąć. Mam jeszcze kolejny pomysł, ale to w swoim czasie. W swoim czasie. Jak ty to mówisz? Salut. Salut. Trzymajcie się.